Proszę Państwa, jesteśmy na uroczystym wernisażu najnowszej kolekcji obrazów i rzeźb Ewy Minge. Jakie są wrażenia? Ja jestem w ogóle bardzo zaskoczona. Nigdy nie widziałam obrazów Ewy. Wielu z nas ich nie widziało oczywiście, ale to jest to, na co przede wszystkim zwróciłam uwagę, to fakt, że one są przesiąknięte kobiecością. Tu jest po prostu wszędzie kobieta i fajnie, bo teraz jest taki czas kobiet. Jest bardzo aktualna. Nie ma co ukrywać, sama Ewa Minge zawsze była kobieca i zawsze, czy to w modzie, czy w innych rzeczach, zawsze była kobieca. Natomiast jeżeli chodzi o Ciebie, Pawle, co Tobie najbardziej tutaj spodobało się? Może jakaś rzeźba, może jakiś obraz, jako mężczyźni? Ja tu widzę wszędzie Ewę, jej duszę, jej postrzeganie kobiet, świata, rzeczywistości. I dla mnie to są, jak mówiłem wcześniej, obrazy między jawą a snem. A czy Was Ewa zaskoczyła tym, że jednak maluje obrazy i rzeźby? Oczywiście każdy projektant z tego co my wiemy rysuje, robi rysunki projektując, ale jednak to jest malarstwo olejne. Znaczy to jest zaskoczenie olbrzymie, ale bardzo pozytywne oczywiście i cieszymy się, że tutaj możemy być, że możemy to mieć okazję, żeby to podziwiać, żeby się z tym zapoznać. Ciekawi mnie, czy to nie będzie wstęp właśnie, to co dzisiaj się odbywa. Jakby te prace, czy to nie jest wstęp do jakiegoś wielkiego pokazu właśnie w tym stylu, prawda? Fajnie by było. Ewa, to jest duża świadomość sztuki i ja spodziewałem się, że kiedyś to nastąpi, że będą obrazy, będą rzeźby. Nie spodziewałem się tak szybko, ale udało się i wyrazy szacunku wielkiego dla Ewy. Biegając od tematu dzisiejszego wydarzenia, a co u Was prywatnie obecnie dzieje się? Nad jakim projektem albo na czym nowym pracujecie? Nie wiem, od czego zaczniemy, bo trochę tych projektów muzycznych się pojawia. Przygotowujemy się już do koncertu świątecznego Filharmonii. To będzie jazzowy koncert Blue Café. Stricte z gwiazdami, o których nie możemy teraz powiedzieć, ale naprawdę będzie się działo. Potem nowy singiel, płyta, a w przyszłym roku chyba największe wydarzenie, projekt specjalny Blue Café, oratorium dla ziemi Babel w międzynarodowej obsadzie. Paweł powiedział wszystko, ale rzeczywiście tak jak ja wspomniałam wcześniej, tych projektów jest sporo. Może podkreślę fakt, że cieszymy się, że to wszystko ruszyło. Przez półtora roku artyści w ogóle nie mieli pracy, nie graliśmy koncertów, w tej chwili to się zmieniło. Jesteśmy znowu w trasie. Oczywiście to jeszcze nie jest taka intensywność, z jaką pracowaliśmy przed rozpoczęciem pandemii, ale cieszymy się, bo to wreszcie ta normalność gdzieś chyba powolutku rzeczywiście wraca. No we wszystkich dziedzinach życia zawodowych, tak? Także myślę, że wszyscy to odczuwamy, ale widzimy po publiczności, jacy są stęsknieni za nami, za koncertami, za tym kontaktem. No to jest coś absolutnie bezcennego. Także no, znowu rozwijamy skrzydła. Fajnie. Może jeszcze zadam tylko już ostatnie pytanie. Tak jak przed chwilą z Ewą Minge rozmawiałam, że jej ten okres pandemii był okresem bardzo twórczym, bo stworzyła te obrazy, większość z nich. A co u Was właśnie było w czasie pandemii? Czy to był okres twórczy dla Was, czy nie? Że to był trudny okres, ale był twórczy. My przespaliśmy jak niedźwiedzie polarne, także. Ale tak jest, w studio żartuję. Nagraniowym, w śpiworach po prostu, żeby już nie wychodziliśmy z tego studia, żeby tylko jak najwięcej stworzyć i być gotowym, żeby wystartować z tymi projektami. No to był ten czas, prawda? Więc jakby. Ja myślę, że gdyby nie było pandemii, to byśmy grali setki koncertów i nie było możliwości stworzenia tych nowych projektów. Ten czas zamknięcia dał te szanse jednak stworzenia czegoś zupełnie innego. Tak, dlatego też jakby jest też dużo pozytywu, oprócz tego, że nie mieliśmy pracy, ale mieliśmy czas na inny rodzaj pracy. Także my nie narzekamy tak naprawdę.